wyjściowym składu Żarzewski, który strzelił zwycięską bramkę w Wodzisławiu. No i powrót Bukowicza po karze za kartki. Tymczasem uwaga, bo groźna akcja. Chorzobian, Gorawski przełożył piłkę na lewą nogę. Nie było to chyba najlepsze rozwiązanie. Zablokowane podanie Damiana Gorawskiego. Kucharski, druga piłka na dobieg do Czereszewskiego. Czereszewski w pojedynku z Wleciałowskim. Czereszewski! Strzał. Krótki ruch mierzył Sylwester Czereszewski. Nie miał zbyt łatwej sytuacji. Na tej śliskiej nawierzchni tak naprawdę ciężko się rozpędzić. Uwaga, teraz szansa. Wojt dynamicznie. Pole karne. Podobna akcja jak przed chwilą. Po drugiej stronie boiska Sylwester Czereszewski, ale też nie miał łatwej sytuacji. Dobrze do końca blokowany przez obrońcę. Sokołowski, Majewski. Zmieni pozycję. Kucharski z Czereszewskim. Kucharski. Sokołowski. Dośrodkowanie. Czereszewski. Przejęli piłkę gracze ruchu. Lewa strona. Bizacki. Pole karne. Gorawski. Został przed bramką Suker. Suker piąstkuje Boruc. Jeszcze raz Gorawski. Wolny mniej więcej z tego miejsca Dzikija strzelił piękną bramkę w meczu Pucharu Polski rozegranym jesienią przy Łazienkowskiej. Teraz też Gruzin przygotowany do strzału. Jest również uderzający lewą nogą Bizacki. Odsuwa mu Antoni Kijarczyk. Wolny bezpośredni Dzikija i trafia spojenie słupka z poprzeczką. No niewiele brakowało, sytuacja by się powtórzyła. Ruch bardzo bliski objęcia prowadzenia na Łazienkowskiej. I Chorzowianie chcieliby pójść za ciosem. Masternak. Suker. Dobrze do środka, do Jamroza. Wchodzi Gorawski i Woś w pole karne. Boruc broni strzał Woś. Okres przewagi Chorzowian, którzy wiosną zbierają komplementy za fragment naprawdę bardzo dobrej gry, i to z drużynami, które są faworytami, tak jak w meczach z Wisłą i Zamiką. Co z tego, skoro te mecze Chorzowianie przegrywają? Ale krótko, wciąż Legia, Sokołowski, jeszcze jedna wrzutka, walczył Kucharski, Wukowicz, nie ma nikogo przed polem karnym. Czwórką teraz wychodzą Chorzowianie. Utrzymał się przy piłce Suker, ładnie zagrał do Bizackiego. W środku jest Gorawski. Gorawski. Jeszcze jedno podanie. Odważne wejście Marka Sukera. No i ten młody chłopak miał tutaj swoją pierwszą szansę w meczu z Legią. Dzikija na lewą stronę. Rzutka do Sukera. I 1-0 dla ruchu. 38 minuta. Marek Suker zdobywa swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Ruch przełamuje fatalną pasę bez gola, trwającą od pierwszej wiosną kolejki. Proszę popatrzeć, świetne zagranie z głębi pola. Spóźnił się Murawski. Dobre wyjście do tego podania Sukera i strzał, po którym ruch prowadzi w Warszawie. Sokołowski. Przechwytuje piłkę Legia. Kucharski, szansa, pole karne Majewski. Podanie Bukowicza do Kucharskiego i 1-1 swoją czwartą bramkę w rundzie wiosennej strzela Sylwester Czereszewski. Bramkę dla drużyny warszawskiej Legii zdobył Sylwester Czereszewski. Popisowa akcja całej formacji ofensywnej Legii.
spotkanie. Jamroz, Jamroz! Zablokowany strzał. Jeszcze Gorabski. I rozklepana obrona Legii. Dobrze dla gospodarzy, że wyszedł odważnie z bramki Boruc, bo to mogło się zakończyć drugą bramką dla Ruchu. Kiełbowicz zamarkował uderzenie. Jeszcze raz będzie uderzał Tomasz Kiełbowicz. I 2-1 dla Legii. No teraz zrobił to idealnie. 82 minuta. Po raz pierwszy w tym jakże ważnym meczu dla Legii gospodarze obejmują prowadzenie. Tomasz Kiełbowicz dawno już nie strzelił gola. Dobre podanie w pole karne. Karwan. Zablokowane to uderzenie. Kłopoty ma Ruch z wyjściem z pod własnego pola karnego. Ale w tym momencie Antoni Pijarczyk kończy mecz.